Chcę wam powiedzieć o tym troszeczkę na temat ewangelizacji. Co głosić, żeby działało? Ja to nazywam ewangelizacja według świętego Pawła. I pierwszą rzeczą, którą sobie zapiszcie, to Ewangelia Marka 1:14. Przeczytam to. Ewangelia Marka 1:14. A gdy przychodził on... A potem, gdy Jan został uwięziony przed Jezus do Galilei, głosząc Ewangelię Bożą. Więc widzimy Ewangelia Boża. Jest Ewangelia Boża. Jest Ewangelia nieboża. Tylko Ewangelia Boża działa. Musicie głosić Ewangelię Bożą. Komuś głosić. Ewangelia nieboża jest Ewangelia, która nie będzie niosła nowych narodzeń. Będzie niosła natomiast przybliżenie ludzi do systemów religijnych. Krótko powiedziawszy, to co ludzie przyjmą, to coś w nich zadziała. Jeżeli przyjmą Ewangelię Bożą, to efektem będzie możliwość narodzenia się z Bożego Ducha. Czy się narodzą, czy nie, to jest sprawa, czy pójdą za tą Ewangelią, czyli czy uwierzą w treść Ewangelii. Ważne, żeby uwierzyli w treść. Jeżeli natomiast głosisz Ewangelię nieboże i oni przyjmują Ewangelię nieboże, to nie mają szansy. Nie mają szansy. Coś tam im głosisz. Po prostu. My nie mamy głosić coś tam, tylko Ewangelię Bożą. Tylko i wyłącznie. Ewangelia to jest dobra wiadomość. Dobra wiadomość o tym, że Bóg pojednał nas ze sobą przez Chrystusa Jezusa. To nie jest wiadomość, że Bóg nas kocha. Rozumiecie? Proszę, informacja, że Bóg nas kocha, nie zmieni niczego. W tym kraju ludzie wiedzą, że Bóg ich kocha. To nie jest Ewangelia. Bóg was kocha. Co to jest Ewangelia? Ewangelia Marka, 1:15, werset później. I mówiąc, wypełnił się czas i przybliżyło się Królestwo. Opamiętajcie się i wierzcie Ewangelii. Co Jezus głosi? Opamiętanie. Tak? Czy Jezus głosi tutaj, że Bóg ich kocha? W ogóle, jak znajdziecie takie coś, to mi powiedzcie, że Jezus takie coś głosił. To jest dobry numer, wiecie? To jest bardzo ważna informacja. To nie znaczy, że my nie mamy mówić do ludzi, że Bóg ich kocha. Mi nie o to chodzi. I chodzi o to, na co jest położony akcent. Na co jest położony akcent. Pijesz wodę w butelce. Ważna jest butelka, ale to woda czyni ciebie osobą, teraz spełnioną. To woda, gasisz pragnienie wody. Istotą rzeczy jest, żeby podać ludziom coś, co ich realnie pokrzepi. Nie możemy zwracać uwagi jedynie na to, w czym to jest podane. Nie możemy zwracać uwagi na opakowanie. Może ci będą zarzucać, że twoja Ewangelia jest Ewangelią
szorstką. Ale to jest nieważne. Ta woda, którą piłaś na przykład przed chwileczką, tak samo by cię napoiła, jakby się piła z kubeczka, ze szklaneczki, z czegokolwiek. Do wody chodzi. Do woda właśnie pragnienie. Naczynie ma tylko tą wodę przyjąć. Głosimy Ewangelię Bożą. Upamiętajcie się i wierzcie Ewangelii. Opamiętanie jest ściśle związane z tym, że ludziom mówimy, że mają kłopot. My ludziom głosimy, że mają kłopociki. To nie jest, że Bóg was kocha. Macie kłopociki. Kłopociki macie. Ponieważ poza Chrystusem jesteście wrogami Boga. Bo On poza Chrystusem to was wszystkich pozabije. To jest straszna informacja, wiecie. Ale w nas musi taka informacja istnieć, bo to, ja zawsze mówię, to nie diabeł ludzi do piekła posyła, tylko ci ludzie staną na sądzie Bożym. To Bóg tam będzie siedział na tym wielkim białym tronie. Jeżeli ktoś nie oddał życia Jezusowi, to ta osoba pójdzie do piekła. Na podstawie werdyktu Boga. Kiszka. Mnie skazywali wiele razy i zawsze mnie skazywał, wiecie kto? Sędzia. Nigdy nie poszedłem do więzienia z uwagi na sędziego. Ja poszedłem, chodziłem do więzienia z uwagi na moje przestępstwa. Ale kto mnie skazywał? Sędzia. Ludzie do piekła nie idą dlatego, że Bóg ich tam wrzuca, bo on ma taki humor. Ale on jest tym sędzią, który decyduje o tym i stawia kropkę nad i. I teraz ludzie muszą słyszeć taką prostą informację w tym, co ty głosisz. Że Jezus Chrystus jest twoją jedyną szansą. A więc my nie idziemy do ludzi z taką pewną formą lizusostwa, że my wam teraz tutaj przekazujemy, jaki cudowny jest Bóg. Ja nie wiem, czy on jest taki cudowny. On jest w Chrystusie cudowny. A poza Chrystusem to on taki cudowny nie jest. Poza Chrystusem to jest Bóg, który stawia kropki nad i. Na wielkim białym tronie. Siedząc i decydując. I tam nie ma, że ktoś powie, no bo ja myślałem, teraz sobie wyobraźcie. Staje taki człowiek przed wielkim białym tronem kiedyś i Bóg go pyta tak, dlaczego nie przyjąłeś Jezusa? No mi powiedzieli, że taki dobry jesteś. Że tak mnie kochasz. To nie powiedzieli ci, że żeby tam Jezusa przyjąć? No tak mówili, ale najbardziej to mówili, że jesteś dobry, tak się skupiłem, że jesteś dobry. Taki jesteś dobry. Że ty może jednak tak bardzo o mnie dbasz, tak bardzo mnie kochasz, tak bardzo ci na mnie zależy, że jakoś się w tym wszystkim porozumiemy. Nie można się z Bogiem porozumieć poza Jezusem Chrystusem. Poza Jezusem Chrystusem Bóg jest osobą niedostępną, nie można się z Nim spotkać, nie można z Nim porozmawiać, nie można się z Nim dogadać. Się z Bogiem nie dogadać. W Chrystusie Jezusie jest to ojciec, przyjaciel, sługa wręcz, który nieba przychyla twojemu życiu. W Chrystusie Jezusie posiadasz władzę i siedzisz razem z Nim na Jego tronie. Kiedy? W Chrystusie Jezusie. Przez Chrystusa Jezusa. Za pomocą ofiary Jezusa Chrystusa. Opamiętajcie się i wierzcie Ewangelii. To głosi Jezus Chrystus. Nie wolno nam się bać głosić ludziom tego, że mają kłopoty. I
do tego informować ich, że rozwiązaniem na te kłopoty jest zastępcza ofiara Jezusa Chrystusa, tak? I to coś, to się nazywa głoszenie Ewangelii. Czyli głosimy opamiętanie i głosimy rozwiązanie. Nie głosimy banalnych informacji. Wiesz, Bóg Cię kocha, Bóg jest z Tobą w Twoich problemach, Boga nie ma w jej problemach. Ona ma przyjąć Jezusa, ona ma problemy, dlatego że sobie na te problemy zapracowała w życiu. Czy zapracował? No to dlatego ma problemy. Ja nie mogę iść do człowieka i powiedzieć, Bóg jest z Tobą, On Cię rozumie. Nie, nie rozumie Cię Bóg. Bóg Ci współczuje. Nie, nie współczuje Ci. Bóg w Chrystusie świat ze sobą pojednał. Jezus Chrystus jest ostatnią informacją Boga do ludzkości. Bóg nie ma więcej nic do powiedzenia homo sapiens. Dlatego upamiętajcie. Opamiętajcie się. Te słowo, które tam jest, zmieńcie wasze myślenie. Tak? Tam jest metaneo. Zmieńcie wasze myślenie. Na jaki temat mamy zmienić nasze myślenie? Na temat was i na temat Boga. Gdyż On w ten sposób was pokochał, że Syna swojego dał, abyście wierząc w Niego nie zginęli, ale mieli życie wieczne. To się tak głosi Ewangelię. Nie idziemy i nie prosimy ludzi, żeby Jezusa przyjęli. Nie przychodzimy, nie ocieramy się o nich jak koty, przemycając z naszym potem Ewangelię. Nie robimy takich numerów. To nie jest głoszenie Ewangelii. To nie jest Ewangelia Boża. Wy kiedykolwiek widzieliście jeden raz, jak też znajdziecie do mnie o tym powiecie, że Jezus w ogóle zachęcał kogokolwiek, żeby przyjął Jego tok myślowy? Nigdy. Nigdy. Tak Jezus nie robi. Jezus szedł i mówił prawdę. I mówił tak, przyjmiecie prawdę, będzie dobrze. Nie przyjmiecie prawdy, będzie kiszka. To jest nasz Jezus. Rozumiecie? To nasz Jezus. Nie dajmy się zhumanizować. Istnieje humanistyczne ewangelizowanie ludzi. Nie wolno nam się dać zhumanizować. Nie wolno nam pokazywać nowej kultury. Kultury Kościoła, kultury chrześcijaństwa. Jak ja w ogóle słyszę, ostatnio sobie włączyłem taką jedną osobę, głosił w Warszawie Ewangelii. Z takiego progresywnego też kościoła teoretycznie. I ona mówi tak. Przyjdźcie do nas na spotkanie, zobaczycie jak jest cudownie. Mamy naprawdę wspaniałe uwielbienie. Uwielbiamy Boga ponad godzinę, dlatego że wiemy jakim jest dobrym Ojcem dla nas. Nie jesteśmy religijnymi ludźmi. Ja słuchałem tej dziewczyny, tak? Ona w ogóle nie powiedziała Ewangelii. Wszystko powiedziała. Zareklamowała Kościół. Powiedziała o nowej kulturze, którą prezentuje. Tak? Ale to coś, co ona mówiła, nie niosło za sobą niczego. Niczego. My nie jesteśmy akwizytorami. O tym mówi Paweł. Paweł mówi, nie jesteśmy handlarzami. Oryginał mówi, obwoźnymi sprzedawcami. Krótko powiedziawszy, nie jesteśmy, tak? Akwizytorami. Jesteśmy ludźmi niosący poselstwo w miejsce Chrystusa. Paweł mówi, w miejsce Chrystusa poselstwo sprawujemy. Pojednajcie się z Bogiem. Przecież ludzie mnie żadnej łaski nie robią. Ja do ludzi mówię, ludzie, wy nie robicie łaski Bogu. To Bóg nam łaski zrobił. Przecież nie zamierzam nikogo przekonywać, żeby się do Boga wrócił. Ja do ludzi mówię, ludzie, ja oddałem życie Jezusowi, do nieba. Jestem przykładem tego, w jaki sposób działa Bóg. Zawołałem do Niego, On przy tym je zmienił. Umarł stary, narodził się nowy. To jest propozycja dla was. Co robimy? Sprzedajemy, tak? Drogie kamienie. Nie reklamujemy tych klejnotów. My głosimy poselstwo. To jest bardzo ważne. Pamiętaj, humanizm będzie do ciebie przychodził notorycznie. Będzie do ciebie mówił tak. Bądź spokojniejszy. Bo ludzie nie przyjmą Jezusa.
Zamknij mordę diabłem. Wiem, że to ty. Opamiętajcie się, primo i sekundo, wierzcie Ewangelii. Słowa Jezusa z Nazaretu. Tak się głosi Ewangelia. Co idzie za tym dalej? Ewangelia Łukasza 10:9. To też jeszcze przeczytałem. Ewangelia Łukasza 10:9. I uzdrawiajcie w nim chorych i mówcie do nich, przybliżyło się do was Królestwo Boże. Co się dzieje? Nasze ewangelizowanie jest ściśle powiązane z tym, że stajemy w miejscu uwolnienia mocy wobec ludzi. A więc nie tylko mówimy, tak, ale robimy. Głosimy Ewangelię i mówimy do ludzi, mogę cię uzdrowić, mogę cię uwolnić, mogę ci pomóc, tak? Jestem tutaj pełen Bożej mocy. To, co głoszę, to zaraz robię. Czego potrzebujesz? Wystaw mnie na próbę. Nie zachęcam cię. Głoszę ci prawdę i wyciągam swoją rękę i mówię, mogę ci pomóc. Czego potrzebujesz? Czego potrzebujesz? Uzdrowić, uwolnić. I teraz tak, chciałbym to, żebyście sobie przestudiowali. Zapiszcie sobie, albo sobie powoli zapisujcie. W liście do Rzymian wszystko będzie, to sobie będziecie studiowali w duchu. Przeczytam tylko sam początek. List do Rzymian 1:16. List do Rzymian 1:16. Zapis w ogóle kluczowy. Albowiem nie wstydzę się Ewangelii Chrystusowej, jest ona bowiem mocą Bożą w uzdrowieniu każdego, kto wierzy, najpierw Żyda, potem Greka. Pierwsza podstawowa sprawa. Nie wstydzimy się Ewangelii Chrystusowej. Co to znaczy nie wstydzimy się? To znaczy, że idziemy z nią naprzedzie. Ona jest widoczna w naszym życiu. To znaczy, nie ukrywamy tego, że jesteśmy nawróceni, nie siedzimy z podkulonym ogonem w pracy, w szkole, gdzie indziej. Informujemy ludzi, że jesteśmy narodzonymi z Bożego Ducha ludźmi na dzień dobry. Tak jak jest imię, nazwisko, PESEL. Mówimy, jestem narodzona z Bożego Ducha. Bardzo chętnie wyjaśnię, co to oznacza. Nie wstydzimy się Ewangelii Chrystusa. Nie patrzymy, jak tu coś powie. Dzisiaj jest piątek, wszyscy jedzą ryby, ja przyniosę parówki, może ktoś mnie zapyta, dlaczego nie jem ryby w piątek. Kropka. Mówimy o Jezusie. Jeśli odczuwasz opresję w związku z tym, demon, to demon zawstydzenia. Przychodzi do ciebie i ci opowiada o ryby potem tobie. Mówi, nie jesteś, należy cię wyposażony, jeszcze za krótko jesteś, wszystko ci powie negatywnie na temat. To demon, demon, demon poniżenia, demon zawstydzenia. Ty możesz nie być powołanym ewangelistą, ale ty jesteś człowiekiem, w którym mieszka Bóg. Masz imię, nazwisko i status. Masz status dziecka Bożego. Informujesz o tym ludzi, którzy są wokół, tak? Jestem narodzony z Bożego Ducha. Nie mówisz, że jestem protestantem. Spotkałem Jezusa personalnie, twarzą w twarz. Jezusa spotkałem. Niech ludzie z tym żyją. Ty nie musisz teologii im zasiać. Ty musisz najpierw odważyć. Nie wstydzimy się Ewangelii Chrystusowej. Co dalej Paweł mówi? Albowiem jest ona mocą, mocą. Czyli jeżeli ja się nie wstydzę i ja ją uwalniam, to ja podaję ludziom realną moc. Tak?
I dalej każdemu, kto wierzy. A więc też zrzuć siebie od razu odpowiedzialność za to, co kto zrobi z tą informacją. To jest dla tych, którzy uwierzą. Dla tych, którzy nie uwierzą, to cię nie obchodzi. Nie ścigasz tych, którzy nie wierzą. Nie robisz sobie wyrzutów sumienia, bo ktoś nie przyjął. To demon. Jeżeli ty siedzisz potem i mówisz, głosiłem Ewangelię i oni mi nie uwierzyli, o kurczę, tak się źle czuję, to demon. Milcz, diable. Nie masz prawa do mnie mówić. Ewangelia jest dla tych, którzy uwierzyli. Jak ktoś nie wierzy, to jest jego prywatny interes. Nie mój. Nigdy Jezus nie biegał za ludźmi, aby oni uwierzyli. On w ogóle odwrotnie działał. On był tak niehumanistyczny, jak ja to kocham. On w ogóle wiesz, i mówił, wiesz, przybliżyło się królestwo. Co to znaczy przybliżyło? Bo ja tu jestem. Ty idziesz do ludzi, bo przybliżyło się królestwo do ciebie. Dlaczego? Bo ja tu jestem. Jestem narodzony z Bożego Ducha. W ogóle mam ręce, które leczą i nie jestem kaszpirowski. Mogę na ciebie położyć te ręce, cię uleczę, chcesz? Uleczę cię. Cię uleczę. Tylko powód. Tak, musimy mówić. Odważnie mówimy, nie obciążamy się tym, że ktoś nie uwierzy. Nie patrzymy też na kulturę. Jak dla Żydów, tak dla Greków. Czyli nas nie obchodzi kultura. Religia ci będzie mówiła, wiesz, w różnych środowiskach trzyma różnie. Uspokój się. Chrystus jest taki sam dla ciebie i dla mnie. Tak. Chrystusa głosimy. Chrystusa. Możemy używać określonych słów, ponieważ jesteśmy w jakimś środowisku, to określonych słów możemy używać, tak? Ale głosimy tego samego Chrystusa. Nie głosimy specjalnego Chrystusa dla biznesmenów i specjalnego dla bezdomnych. To jest jeden Chrystus. Ja w ogóle nie mam żadnego problemu z tym, przychodzą bezdomni. Ludzie na przykład bezdomnego, oni inaczej traktują. On bezdomny. Ja mówię, co z tego, że jest bezdomny? A sobie to wchodzi. No, domu nie ma, bo do niego taki delikatny. Ja mówię, że ty jesteś poważny domu? Domu nie ma. No nie mam domu, bo nie ma domu. Nie chcę mieć domu. Ja wiem, dlaczego nie chcę mieć domu. Taką ma zajawkę, że nie ma domu. W ogóle ludzi, którzy naprawdę zostali przez los do ciśnięcia, to wiecie, jakie to są promile jakieś. My przez 3 lata prowadziliśmy kościół w ośrodku dla bezdomnych, a ten temat zewam od A do Z. 90% bezdomnych jest bezdomnymi, bo chce być bezdomnymi. Z prostej przyczyny nie chcą wziąć odpowiedzialności za życie. Tak samo jak ludzie chorzy psychicznie. Większość ludzi chorych psychicznie zostaje, jest dalej chorymi psychicznie, dlatego że nie chcą wziąć odpowiedzialności za swoje zdrowie. To mi lekarz psychiatra powiedział. Człowiek. Rozumiesz to? Ja nie mam żadnej litości dla ludzi, którzy nie chcą przyjąć prawdy. I nigdy nie zamierzam za nimi chodzić i ich przekonywać, weź, no weź, mam Jezusa, jest fajny. Nie jest fajny. Wcale nie jest fajny Jezus. Co mogę o nim powiedzieć, to jest dziwny. No, takie coś mogę powiedzieć, to dziwny Jezus. Ale on nie jest fajny. Fajne? Nie rozumiem. Tak jakby ktoś powiedział pro ciebie, że aminokwasy są fajne. Aminokwasy są przydatne. Tak? Nie wiem, czy nie są fajne. To jest Bóg życia. To nie jest Bozie. To jest ten Paweł. Teraz Paweł dalej robi co? Pierwszy list do Rzymian od 1,18 do 3,20. Zapisz to sobie. Co on w ogóle robi, ten Paweł? On wykazuje grzech. W ogóle głosi do nich, wykazując im grzech. List do Rzymian 1,18 do 3,20. Zobacz, co to jest. Dwa rozdziały. Dwa rozdziały są zapisane tym, że święty Paweł mówi do nich o grzechu. On zaczyna swoją Ewangelię od dwóch rozdziałów poinformowania ludzi, że są w błędzie. No przepraszam bardzo. On nie zaczyna od tego, o Bóg jest dobry. On po pierwsze wykazuje odstępstwo tym, którzy są
i którzy nie wierzą, i samosprawiedliwość tym, którzy uważają, że mogą się oprzeć na sobie. Krótko powiedziawszy, tym, którzy trwają w czynnych grzechach, głosimy informacje o czynnych grzechach. Tym, którzy trwają w samosprawiedliwości, głosimy, że samosprawiedliwość jest grzechem głównym. Wiecie, co to jest samosprawiedliwość? Ten kraj mówi tak. Mówisz do niego, do kogoś, potrzebujesz Jezusa, a on mówi, ale jestem dobrym człowiekiem. Jestem dobrym człowiekiem. Wiecie, co to znaczy? To samosprawiedliwość. Ale chodzę do kościoła. Komu nie przyjmuję? To jest samosprawiedliwość. Ja się różnię od tego, co tam jest taki mowa. Ale Paweł jedzie zarówno z jawnymi grzesznikami, jak i z ukrytymi grzesznikami. On jedzie z niewierzącymi i z religijnymi. On głosi tego samego Chrystusa. Tym, którzy mówią, Boga nie ma. I tym, którzy mówią, mamy Boga w swojej religii albo w swoim humanizmie. On wykazuje grzech ludzkości. Czyli jaki grzech? Niezależność od Chrystusa. Więc taki człowiek ze mną rozmawiał, jaki on jest wierzący, mówię do niego, powiedz mi szczerze, kto jest twoim Panem? A on mówi, ja. Ja mówię, dlatego do piekła idziesz. Idziesz z jednego powodu do piekła, kolego. Bo twoim Panem jesteś ty. A ja idę do nieba z jednego powodu, bo moim Panem jest Jezus. I on mnie tam drogie zrobi. Dalej. Od 3.21 do 3.30, list do Rzymian cały czas, widzimy dalej, że Paweł zaczyna głosić zastępczą ofiarę Jezusa, głosi łaskę i głosi wiarę. Trzy rzeczy. Zastępcza ofiara Jezusa, łaskę i wiarę. Czyli kiedy on już powiedział im, że oni potrzebują się opamiętać, bo żyją w odstępstwie, to teraz do nich mówi, a dobrą nowiną jest to, że tak Bóg was pokochał, że Chrystus umarł za wasze grzechy. I to jest za darmo i nie musicie na to zasłużyć i trzeba to przyjąć przez wiarę. O, rozumiecie? On teraz im to dopiero głosi. Czyli on najpierw ich poinformował, że siedzą w gównie. A teraz im pokazuje, jak z niego wyjść. To taka jest kolejność głoszenia Ewangelii na niewolno odwrotnie. Bo jak ludzi nie poinformuje, że siedzą w gównie, to oni myślą, że siedzą w salonie. I jak oni myślą, że siedzą w salonie, a ty im mówisz, że potrzebują ratunku, tak? To nie mówią, od czego? Od kanapy salonowej? Że mam piękne meble w swoim życiu. Chodzę do kościoła. Tak? Przyjmuję Jezusa w każdą niedzielę. Oni salon mają. Teraz mają pretensje, że jedziemy z religią publicznie. Ja mówię, bo ludzie muszą wiedzieć, gdzie siedzą. Że to nie ma, że on się ładnie odpalił, jak wchodzi na dzień nauczyciela człowieku i on idzie pro ciebie w niedzielę i on do kościoła idzie i on przyjmuje Jezusa. I on teraz myśli, że wszystko jest dobrze. Nic u ciebie nie jest dobrze. Nic. Dlatego używamy określonego, na przykład określonego języka, który spotwarza religię. Specjalnie to robi. Specjalnie używamy zwrotów, które są kontrowersyjne. Bo to trzeba ludziom rzucić to w oczy. Czwarty rozdział jest poświęcony temu, że Paweł mówi, co to jest wiara. Bo ludziom trzeba wyjaśnić, co to jest wiara. Bo uwierz, a co to znaczy? To znaczy, że się tego nie widzi. To znaczy, że nie musisz nic czuć. To znaczy, że masz oprzeć się na tym, tak? Że taki fakt zaistniał. A więc musimy ludziom, tak, za prowadzeniem Pawłowym wyjaśniać, czym jest wiara. Mówić to. 5.1, piąty rozdział, pierwszy werset, pokazuje nam skutek nawrócenia. Co Paweł głosi? Będziecie mieć w nagrodę pokój z Bogiem. A on im nie mówi, będzie wam dobrze w życiu. Zauważyliście to? Bo ludzie mówią, a co ja będę z tego miał, że się nawrócę? A ja mówię, nie pójdziesz do piekła i będziesz miał Boga za przyjaciela, a nie za wroga. Pasuje ci? Pasuje ci? Wejdziesz w miejsce, które będzie bezpieczne. Pokój z Bogiem. Tak?
Nie wolno ludziom obiecywać rzeczy, tak, które oni, które są na wyrost. Nie wolno ludziom mówić, Bóg będzie zawsze cię prowadził, w ogóle Bóg tak bardzo chce cię prowadzić. Rozumiesz? No to jest nieprawda wszystko. Bóg chce, żeby ludzie do Chrystusa przyszli. Tego Bóg w ogóle chce. Bóg chce, aby wszyscy byli zbawieni, doszli do poznania prawdy, a prawda ma na imię Chrystus, Jezus. Taka jest prawda. To jest tego, czego Bóg chce w ogóle. Jego to obchodzi, to go interesuje. Wszystkie rzeczy są inne przy okazji. Przy okazji. Przy okazji. Ale my ludziom nie głosimy tych rzeczy jako tych przy okazji, jako pierwotypów. Tak? O, tak, dokładnie. Coś za coś teraz mówię. Przyjdź do Jezusa, będzie to dobrze. Nie! Tyle kuratuj. Pokój z Bogiem będziesz miał. Bo na dzisiaj Bóg to twój wróg. Wróg Bóg. Jego masz Boga. Masz w niebie wroga. Od 5.6 do 5.21 Paweł głosi teraz wymianę krzyżową. Czyli, że wszelkie zło spadło na Jezusa, aby wszelkie dobro przypadło nam. I tutaj się mówi o tych rzeczach. Tak! Kiedy oddasz życie Jezusowi, kiedy realnie spotkasz się z Bogiem, to zaczniesz mieć dostęp do potężnej mocy. Wymiany krzyżowej. Do zdrowia, do siły, do obfitości. Ale kiedy? Kiedy się opamiętasz? Kiedy spotkasz się z Panem? Kiedy zaprzyjaźnisz się z Nim? Wtedy tak! Ale nie, że daję mu kartę przetargową teraz. Jeżeli chcesz, ja cię uzdrowię. Jeżeli chcesz, ja cię uwolnię. Zobaczysz, jaki jest dobry Bóg. Ale i tak będziesz musiał się z Nim pojednać, aby te rzeczy mieć na stałe. I od 8.31 do 8.39 Paweł zakończa temat tym, że miłość Boża dostępna jest dla nas dopiero w Chrystusie. Miłość Boża dostępna jest dla nas dopiero w Chrystusie. On jakby zaczyna troszeczkę od tego i tym samym kończy. Nawet przeczytajmy. 8.31 do 39. Cóż wtedy na to powiemy, jeśli Bóg z nami tuż przeciwko nam? No cóż, nawet własnego Syna nie oszczędził, ale Go za nas wszystkich wydał, jakżeby nie miał w Nim darować, w kim? W Nim darować nam wszystkiego. Któż będzie oskarżał wybranych Boże? Przecież Bóg usprawiedliwia. Któż będzie potępiał? Jezus Chrystus, który umarł, więcej zmartwychwstał? Który jest po prawicy Boga, ten przecież stawia się za nami. Cały czas nakierowuje na Chrystusa. Chrystus. Któż nas odłączy od miłości Chrystusowej? Czy utrapienie, czy ucisk, czy prześladowania, czy głód, czy nagość, czy niebezpieczeństwo, czy miecz? Jak napisano, z powodu Ciebie co dzień nas zabijają, uważają nas za owce ofiarne. Ale w tym wszystkim zwyciężamy przez, znowu, przez Tego, który nas umiłował. Chrystus. Albo jestem tego pewien, ani śmierć, ani życie, ani aniołowie, ani potęgi niebieska, ani teraźniejszość, ani przyszłość, ani moce, ani wysokość, ani głębokość, ani żadne inne stworzenie nie zdoła nas odłączyć od miłości Bożej, która jest! Gdzie? W kim? W Chrystusie. Nasza ewangelizacja musi być zawsze chrystocentryczna. Nie wolno nam głosić zhumanizowanego Boga. Nie wolno nam w ogóle nakierowywać ludzi na Boga poza Chrystusem. Bóg jest dobry. Słuchajcie, to wszystko prawdziwe rzeczy. Bóg jest dobry, Bóg cię kocha. To prawda wszystko. Tylko że my musimy technicznie ludziom podać rzecz, bo inaczej ona nie trafi do nich. Bo gro ludzi zawiśnie na tym, czego pragną ich emocje. Wiesz, czego pragną emocje ludzi? Emocje ludzi pragną, żeby im dać, tak? I nie wymagać od nich niczego w zamian. Nie muszę się nawrócić, Bóg mnie kocha. Nie muszę oddać życia Jezusowi, Bóg mnie kocha. No musisz. On cię kocha w ten sposób, że Chrystus
został przez Niego dany na ofiarę zamiast Ciebie. No tak Cię kocha. On Cię nie kocha inaczej. Jak On Cię kocha inaczej, myślisz? Jak On miał inny sposób na kochanie Ciebie, to by inaczej to wymyślił. To podobna taka akcja. Jakaś akcja z Chrystusem, jakaś akcja. Ludzie, żeby Bóg... W ogóle wierzycie w to, że On jest Wszechmogący. Jeżeli Bóg znałby inny sposób, inaczej, jeśli by istniał inny sposób, no to przecież Bóg by nie schodził na ziemię i nie dawał się ukrzyżować za ludzi, no tak? To znaczy, że nie istniał inny sposób uwolnienia miłości Bożej do człowieka. A rzucenie sloganu człowiekowi, że Bóg cię kocha, tak? Nic nie oznacza. Nic i nic za sobą nie niesie. Ale Bóg jest dobry. A ktoś do ciebie powie, taki dobry jest? To dlaczego Hitlera nie skasował? No? I co? I stoisz jego, jak mówi się, patrzysz na niego. No bo wiesz, i zaczynasz robić teologię produkować. Teologię produkować od razu zaczynasz. A jak do mnie ludzie przychodzą i mówią, a Hitler, a co Hitler? A Bóg pozwolił, a mnie nie pozwolił. A no, a nam był, a mnie no. Bo niebiosa są niebiosami Pana, a ziemię dał synom ludzkim. Możemy ją wysadzić w powietrze, jak chcemy. I mówię tak, i Bóg nie zatrzymuje pedofili. I nie zatrzymuje Hitlerów. I nie zatrzymuje Stalinów. Proste, bo to nie jest jego interes. Ziemia jest nasza. Nasza. Dostaliśmy ją od Boga. I sami na tej ziemi sobie zgotowujemy losy nasze. A ratunkiem jest tylko Chrystus. Ten, kto przez tą bramę wejdzie, pastwisko znajdzie i uratuje się. I nie ma innego ratunku dla ziemi. Wszyscy inni skazani są na samozagładę. I gdyby ten Bóg był taki dobry poza Chrystusem, to pedofile nie gwałciliby dzieci. To nie byłoby tyle mordów, głodu i zniszczenia. Ale Bóg nie jest poza Chrystusem dostępny dla ludzkości. To trzeba w ogóle uznać i to trzeba głosić. Nie zhumanizowanego Bożka. Przyszła Bozia, będzie dobrze. Nie będzie dobrze. Dobrze będzie w Chrystusie. I Paweł to akcentuje, dlatego nazywam to Ewangelią według świętego Pawła. Bo on najlepiej to robił po samym Jezusie. On zrobił to najlepiej ze wszystkich, rozumiecie? Wszyscy inni się wzięli, pomylili w tym troszkę. Za czasów w ogóle Pawłowy. Rozumiecie? Pomylili się. Piotrek się pomylił, każdy się pomylił. Paweł nie. Każdy z nich coś tam w ogóle wydłubał innego. Jeden trochę uczynkowości, inny trochę prawa, inny trochę narodowości. Rozumiecie? Pisze do mnie dzisiaj człowiek i pisze do mnie i on do mnie mówi, że taki mają koncepcję, żeby teraz wszyscy Polacy, tak żeby się modli, żeby wszyscy Polacy Biblię przeczytali na tysiąclecie, czy tam stolecie, jakimś tam, nie wiem, czy. No. Bo co mówię Biblię, przecież ta Biblia jest wszędzie, można ją kupić, no modlić się, żeby Biblię, no po co? Trzeba ludziom o Chrystusie mówić. W ogóle jakby Kościół zaczął mówić Ewangelię, to by było najlepiej. Rozumiecie? Wszędzie Ewangelię trzeba głosić do ludzi. Wszędzie. Nie tak się modlić, Panie, spraw, żeby oni Ciebie poznali. Co to jest w ogóle za modlitwa? Tak jakby ten Bóg siedział i mówił, ja nie chcę, żeby oni mnie poznali, teraz się modlicie. Rozumiesz? Bo to jest wariat, że Ciebie teraz czekasz, my się pomodlimy, żeby on... To jest nieprawda. Czemu chcę, żeby wszyscy doszli do poznania prawdy, która ma na imię Jezus Chrystus. No. To on powiedział jasno, kropka. O czym to nie gadasz w ogóle? O co tu się modli? Trzeba iść głosić. Zamiast gadać o tym, trzeba iść opowiadać. Bez teologii, bez zbędnych rzeczy. Jak już opowiadasz komuś, to potem się módl o niego. Potem. Ty nie najpierw, tylko się potem o niego mówi. Najpierw idź głoś. Idź głoś. Opowiadaj tym ludziom. Składaj świadectwo. Mów paru słów o tej rzeczy. Ale trzymajcie się tej nauki Pawłowej. To jest naprawdę dobry pomysł. Podziękujmy Bogu. Ojcze, dziękujemy Tobie za dzisiejszą szkołę, za dzisiejszy czas. Ojcze, ja modlę się, aby Twoje słowa docierały głęboko do serc ludzi. Ja dziękuję Ci, że właśnie tak się dzieje teraz, że ich umysły są otwarte.
że to z ich umysłów przenika teraz do ich ducha, że tamto się przetwarza i wraca jako objawienie osobiste od Ciebie. Uwielbiam Cię za to, Panie. Wywyższam Cię za to, Jezus. Ojcze, ja nakładam krew Jezusa na umysł ludzi. Uważam, że diabeł nie zabierze im niczego z tego, co przyjęli dzisiaj. W imieniu Jezusa. Amen.